historyczny moment, historyczna inauguracja. Jest to pierwsza inauguracja roku akademickiego jako Uniwersytet WSB Merito Opole. Do tej pory Wyższa Szkoła Bankowa, od dziś Uniwersytet WSB Merito. Nowe możliwości. Ponad 1500 nowych studentów studiów wyższych, studiów podyplomowych zaufało i weszło w mury Uniwersytetu WSB Merito Opole. Jak Państwo wiecie, pracę uczonych wycenia się w punktach i oni te punkty zbierają po co liczy. No, tak się udało, że wszyscy razem zdobyliśmy 6 razy ocenę A, to jest bardzo wysoka ocena, i 2 razy ocenę B+. Każda z tych ocen pozwala samodzielnie prowadzić studia doktoranckie, pozwala doktoryzować, pozwala prowadzić habilitację. Właściwie pełnię praw akademickich. To jest 8 dyscyplin w sumie, więc 8 dyscyplin w 3 dziedzinach pozwalają spokojnie na to, aby być uniwersytetem. No i to jest ta przyczyna, dla której my w tym roku rozpoczynamy to jako uniwersytet, a więc jako miejsce, wspólnotę uczonych, pracowników dydaktycznych, administracji, no i oczywiście tych głównych, na których nam najbardziej zależy, czyli studentów. Mamy w tej chwili wszystkie kierunki z naszej oferty uruchomione, w tym nowość to jest kierunek dietetyka. Bardzo nas to cieszy. Uruchomiły się też nowe specjalności. Krótko mówiąc, oferta kształcenia, jaką planujemy, kreujemy dla naszych studentów, znajduje ich uznanie i ci studenci przychodzą do nas na studia. Uniwersytet WSB Merito Opole to praktyczna uczelnia, która kształci ponad 3800 studentów i słuchaczy w szerokiej ofercie kształcenia. Cieszymy się w tej chwili 9 kierunkami studiów pierwszego stopnia licencjackich i inżynierskich, 4 kierunkami studiów drugiego stopnia magisterskich i 1 kierunkiem studiów jednolitych magisterskich. Oprócz tego w naszej ofercie stale pozostaje kilkadziesiąt kierunków studiów podyplomowych oraz jedyne w regionie studia MBA. Podczas dzisiejszej zmiany sztandaru czułam lekkie wzruszenie wychodzący sztandar Wyższej Szkoły Bankowej i zostający Uniwersytetu WSB Merito. I to też taka duma, która też rozpiera, że jednak uczelnia idzie do przodu, nie stoi w miejscu i cały czas się rozwija i daje możliwości młodym ludziom. Na Wydziale Ekonomicznym w Opole, rozpoczynający się w październiku roku 2023 i kończący się we wrześniu 2024, ogłaszam za otwarty. Quod bonum felix faustum fortunatum facit.